Wyobraźcie sobie tylko początek XIX wieku, mroczny kawałek trudno dostępnej górskiej drogi, gdzieś na samym krańcu Francji, a tam przydrożna gospoda, a w niej poczciwy oberżysta z żoną wychodzą naprzeciw tym zbłąkanym podróżnym, którzy zawitali w tak odległe strony i rozpaczliwie szukają noclegu. I tak sobie gospodarzyli poczciwy oberżysta z żoną, przez długie lata przyjmowali z otwartymi rękoma zabłąkanych podróżnych, aż pewnego dnia cień podejrzenia padł na poczciwego oberżystę z żoną, bo jakoś tak się dziwnie składało, że podróżni, którzy zajeżdżali do owej gospody, nigdy stamtąd nie wracali, przepadali jak kamień w wodę. I ta tajemnica została rozwiązana po prawie 20 latach uprawiania tego niecnego procederu przez poczciwego oberżystę z żoną. Ci przyjmowali podróżnych z otwartymi ramionami po to, żeby zakończyć ich tą ziemską podróż, czyli po prostu ubić ich w trakcie snu, po to, by zgarnąć cały ich dobytek, który taszczyli ze sobą na grzbiecie w czasie tej podróży. Afera kryminalna, która wstrząsnęła całą Francją i stąd właśnie wzięło się to powiedzenie: jeszcze nie wyszliśmy z tej gospody. On n'est pas sorti de l'auberge, bo nigdy nie wiadomo, kim może okazać się poczciwy oberżysta z żoną. Jeszcze nie wyszliśmy z tej gospody. On n'est pas sorti de l'auberge, co oznacza sytuację, z której trudno będzie znaleźć nam bezbolesne rozwiązanie.